Jedyny Polak w NBA, Marcin Gortat, przechodzi z Orlando Magic do Phoenix Suns. Każdy transfer byłby dla Polaka okazją na wykonanie kroku do przodu, bo chyba żaden środkowy w lidze nie miał tak mocnej, w zasadzie niepodważalnej pozycji jak Dwight Howard w Orlando Magic. Gortat nie miał szans na odebranie mu minut na boisku, ale akurat transfer do Suns jest dla Polaka wyjątkowo udany i to z kilku względów. Po pierwsze, Suns potrzebują dobrego środkowego. Drużyna walcząca o playoff zdobywa średnio najwięcej punktów w całej NBA, ale jest druga od końca, jeśli chodzi o punkty stracone i czwarta od końca, jeśli chodzi o zbiórki, a Gortat bronić i zbierać potrafi i lubi, więc będzie miał tutaj szansę wykazać się w tych elementach. Po drugie, Suns preferują szybki styl gry, w którym dużą rolę odgrywają i kontrataki, i dwójkowe akcje między rozgrywającym i środkowym. A jeśli mielibyśmy wymienić dwa elementy ataku, w których Gortat czuje się akurat dobrze, no to właśnie byłyby to tego typu zagrania, więc tutaj też można spodziewać się, że to jest szansa dla Gortata na to, żeby się pokazać z dobrej strony. Po trzecie, Steve Nash, jeden z najlepszych rozgrywających w historii ligi, potrafi znakomicie podawać i często znajduje kolegów z drużyny pod koszem. I jeśli tylko Gortat będzie miał oczy szeroko otwarte i ręce gotowe na to, żeby złapać zaskakujące podania Nasza, może okazać się, że stać go na zdobywanie z wielu łatwych punktów spod kosza w każdym meczu. Po czwarte, konkurencja do miejsca w składzie, czyli Robin Lopez i Channing Frye, no to nie jest ten sam poziom, nawet nie tyle co Dwight Howard, który przewyższa wszystkich środkowych w NBA, ale nawet taka średnia ligowa. Lopez to koszykarz o trochę podobnej charakterystyce gry do Gortata, ale jest bardzo kontuzjogenny. Ma notoryczne problemy z kręgosłupem, dyski uciskają na nerwy, co z kolei osłabia nogi. Ten środkowy opuścił w ciągu niecałych trzech sezonów już 30% spotkań w NBA, no co jest jednak dużym minusem. Channing Frye to z kolei środkowy, który przede wszystkim rzuca za i unika walki pod koszem. Jest przydatny dla drużyny, ale niekoniecznie pod obręczą. Przy Gortacie można się spodziewać, że zostanie przesunięty na skrzydło i stamtąd będzie próbował swoich najważniejszych w jego repertuarze rzutów za 3 punkty. Gortat oczywiście nie dostanie Phoenix nic w prezencie. Miejsce w drużynie, minut na boisku będzie musiał sobie wywalczyć ciężką pracą i dobrymi meczami. Jeśli jednak ten egzamin zda, to droga do tej wymarzonej pierwszej piątki może stać dla Polaka otworem.